Siemanko! Hejka! Witam Was wszystkich znowu na kanale. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej odcinkiem poradnikowym, jak zbudować drugą bazę. I ta baza będzie głównie skupiać się na wydobywaniu surowców takich jak or i węgiel. Troszkę się pozmieniało, bo nasza baza już nie jest w tym miejscu, w którym była. Była ona wcześniej gdzieś tu. A aktualnie przenieśliśmy się prawie na drugi koniec mapy. Dokładnie do tego spota, bo jest on bardzo płaskim spotem i tutaj dużo mniej rzeczy się buguje. Więcej miejsca ogólnie jest. Jak widać, już wam pokazuję całą bazę. Tutaj mamy taką ala sypialnię. Tutaj w zasadzie jest jakieś puste piętro, z którym nie wiem na razie co zrobić, ale może więcej rzeczy będzie, to się coś zepsuło. Nieważne, tego tu nie było, ale to się naprawi. Tutaj mamy jakieś craftingi, których w sumie już aż tak nie potrzebujemy. I workbench i tak dalej. Tutaj mamy... Nie, no na pewno potrzebujemy tego do naprawiania. No tak, do naprawiania to jeszcze tak, ale tutaj mamy produkcję. Tam mamy kamień i drewno. Tutaj mamy taki mały magazyn z tych większych, już największych chyba kontenerów. Tutaj jest miejsce do spania odpali. Tutaj jest taki domek na bridowanie ich. O, właśnie. A propos, to na początek odcinka zrobimy może jakiś opening? O, tak, idę. Bo mamy co otwierać akurat. Pędzę, jak głupia. Dobra, to może ja tu otworzę. Z tego huge rocky egg, akurat to z breedingu, to powinien Anubis wylecieć. I jest kolejny Anubis, już chyba czwarty. Jeśli nie wiecie, jak zbreedować Anubisa na niskim poziomie, to zapraszam was do ostatniego odcinka, w którym wszystko wytłumaczyliśmy, co i jak, krok po kroku. Ty otwierasz tego Frozen, czy ja? Nie, no ja już otwieram jednego. To teraz ja, dobra. Ciekawe, co z niego. Ja dostałem jakiegoś krylo, coś tam. Mhm. Ja dostałem Mumpo, więc najlepszy transportowy. Ale zajmuję się zawsze lumberingiem. To no. Ty otwierasz to? Nie, no możesz tak. Ja? Okej. Okay. To ja pierwszy huge dragon egg i to powinien być orzerk. Jest i orzerk. O. Tylko ma strasznie słabe staty z tego co widzę. Motivational leader i glutton, don't raden i clumsy. To on się w ogóle do niczego nie nadaje. Okej. Okay. Ja mam huliglana, glutona i agresiv. Mhm. No to jeszcze jednego otworzymy, bo zrobiliśmy kilka orzerków. Też jest? Mhm. Okay. Glutton, Downtrader i Motivation, okej. Okay. Więc słabe staty mają te... Pewnie wzięły staty z rodziców, z których go zbreedowaliśmy, a wzięliśmy go w zasadzie tylko dlatego, żeby wsadzić go do bazy jako już elektrycznego pala, ale jako, że mamy dwa Grisbolty, które w sumie nie są aż takie złe. I zajmuję się też innymi rzeczami, to nie wiem, czy będę go podmieniać, tak szczerze mówiąc. No ale mniejsza. Wracając do tematu bazy, która będzie zajmować się wydobywaniem, to myślę, że najlepszą, już tutaj mam bazę i właśnie do niej się udamy. Jest ona w tym miejscu. Na TikToku macie poradnik mniej więcej, gdzie ją znaleźć, ale tutaj wam pokażę jeszcze raz. Veilet. Teleportujecie się tutaj i idziecie na tę górę. I... Ja się już przeteleportuję od razu do tego miejsca. Okej, okay, jak możecie zauważyć, w tym miejscu mamy bardzo dużo węgla. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rud węgla. Tak, pięć rud węgla i możliwe, że zostały już wykopane niektóre rudy akurat ora. Ale jest tu ich przeważnie około 7. Aktualnie mamy 5, 6 i możliwe, że jedna została wykopana. No ale okej, okay, więc tak. Jeśli chodzi o zakładanie tego tutaj czegoś, palboxa, to ja go położyłem w tym miejscu, ponieważ on właśnie wszystkie wtedy, w zasadzie całą tą górę łapie w te kółeczko, które tutaj mamy. Jak można zauważyć tutaj, o. I te kółeczko jest na tyle szerokie, że łapie wszystkie te rudy i wszystkie te rudy będą wydobywane wtedy. Co potrzebujemy do zbudowania takiej bazy? No to tutaj mam już w miarę przygotowane. To jest akurat niepotrzebne. Może trochę kamienia się przyda akurat. Ale mamy tutaj 260 drewna, 20 palladium fragmentu, 75 fibera,
i 20 pal fluidów. Jest to głównie po to, żeby zrobić po prostu im łóżka. Pal fluidy są po to, żeby zrobić im jakieś gorące źródła, też żeby lepiej pracowały. Więc zaczynając od tego, jak to będę budować, to najłatwiej jest chyba zrobić po prostu tutaj coś na zasadzie platformy na te łóżka. Okej, okay, budujemy taką platformę i na tej platformie budujemy sobie łóżka dla nich. Łóżka mogą być te najzwyczajniejsze, po prostu myślę, że nie ma z tym problemu, ale jak jesteście jacyś mega kasiaści, to możecie... Kasiaści. To możecie wybudować te lepsze łóżka i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Ja tutaj zbuduję platformę obok, żeby na jedzonko, dobra? Mhm. Znaczy, no spokojnie. Robimy coś takiego i one teraz będą mieć większy poziom. No, lepsze sanity, tak ogólnie, nie? I będą rzadziej chorować, rzadziej dostawać depresji i różnych takich, tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o jedzonko, to tutaj najbliżej tych ród wszystkich, żeby nie musiały aż tak dużo chodzić, nie? Ale jedno wystarczy. I fajnie też jest im zrobić po prostu schody do tego, żeby na pewno mogły sobie wejść. Zrobię po prostu z dwóch stron chyba jakoś. Przed chwilą mogłem tu... O, dobra jest. Dobra, tyle wystarczy schodów. I jeszcze jedna ważna rzecz, to jest taka, że skrzynkę dajecie sobie jak najbliżej palboxa, dlatego że one będą odkładać wszystkie rzeczy do tej skrzynki. I prawdopodobnie będzie ich na tyle dużo, że na 100% będziecie przeciążeni. A w momencie, w którym będziecie przeciążeni, to możecie sobie wziąć wszystkie te rzeczy i nie musicie iść nie wiadomo gdzie do tego palboxa, tylko od razu tylko się wystarczy odwrócić i możecie fast travelować do waszej głównej bazy. Jakich palsów będę używać do tego, to już mam tu przygotowane. Jest to po prostu 5 Dictoisów, 5 Dumudów i 5 Vanwyrmów. Możecie używać w sumie też 10 Dictoisów, myślę, że nie będzie problemu, ale jako, że nie chciało mi się aż tylu ich zbierać, to używałem też 5 Dumudów, a Dumudy też mają przy okazji transporting, więc jak nie będzie co do roboty do kopania, jak pozbędę się już wszystkich rud, bo te rudy się respią co jakiś czas, no to wtedy po prostu będą pomagać też Vanwyrmom zbierać wszystko do skrzynek, nie? Więc teraz myślę, że możemy już je tutaj ustawić. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod względem właśnie wydobywania tego wszystkiego. Dam im jakieś 500 smażonych berisów. I w sumie to tyle. Będziemy czekać na jakieś wyniki fajne. Zobaczymy. Czasami zachorują. W momencie, w którym chorują wasze palsy, wystarczy je wyciągnąć z palboxa. Tutaj będziecie widzieć, który jest chory. Był to jakiś Vanwyrm. O ten, dobra. Wezmę go sobie do ekwipunku. Wchodzimy do inwentory. Ja tu lekarstwo mam już akurat gotowe. I on będzie akurat na tabletki. Ulcer ma. I tutaj pisze, że tabletki akurat na jego chorobę będą działać. Zresztą jak nie działają jakieś lekarstwa na jego chorobę, to po prostu będziecie je mieć na szaro, a te na jasno to będą, że jest możliwe wyleczenie ich tym lekarstwem. O, może coś takiego. Okej. Okay. Dajemy tego Vanwyrma z powrotem. Akurat zaraz będzie noc. Więc słabo, bo przestaną kopać. Więc przestaną kopać, ale to my pójdziemy sobie po prostu do bazy. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz a propos waszej bazy. Bo jeśli zbierzecie stąd, akurat tutaj jest ten Dictois. Ja go przesunę. Żeby się zajął może robotą. No tutaj jedyny minus właśnie tego otoczenia jest taki, że jest dosyć górzyste, nie jest takie płaskie jak niektóre. Ale plusem jest to, że głównie we wszystkich właśnie takich miejscówkach macie około 7 orów, ale nie macie też tyle węgla. Możliwe, że są jakieś lepsze miejscówki, a o których nie wiem. Jeśli macie, to napiszcie w komentarzach i możecie mi też podpowiedzieć, gdzie są takie po prostu miejscówki na mapie. Możecie napisać na przykład koordynaty, które wyskakują tutaj właśnie w tym rogu na mapie. To ja sobie poszukam i sprawdzę, może tam też przeniosę swoją bazę, bo może jest lepsza, nie ukrywam, że nie.
W każdym razie, w momencie, w którym zbierzecie sobie rzeczy do skrzyneczki, powiedzmy, że zabieram i jestem przeciążony, to też chcecie zadbać o to, że teleportując się do waszej bazy głównej, ja to właśnie zrobię, czyli tutaj, teleportujecie się nie przed palboxem, a za nim troszkę, więc najlepiej jest mieć tą skrzynkę troszkę gdzieś najbliżej jak się da. Nie da się jej mieć akurat na taki zasięg, że bez żadnego ruchu od razu sięgniecie skrzynki, ale w zasadzie robiąc dwa kroki możecie już zaraz schować. Jeszcze taki tip polecam, grappling guna po prostu użyć i wtedy możecie nawet do tej skrzynki się od razu nawet z przeciążeniem przemieścić, nie? I odłożyć wszystkie rzeczy. Tak więc zbudowanie takiej bazy jest naprawdę mega proste. Nie wymaga jakoś mega dużo czasu, teraz zrobiliśmy to w kilka minut. I no, tylko najważniejszą rzeczą jest, żeby sobie uzbierać odpowiednie pale do tego. Najlepsze są Diktoizy, dlatego że może nie mają miningu na czwórce, tak jak Blazamut, ale mogą właśnie robić tylko i wyłącznie kopanie tego, więc to jest na pewno duży plus. A kopią też w miarę ok i wystarcza w zasadzie im czasu, żeby w ciągu jednego dnia wykopać wszystkie rudy, jakie tam są i po prostu nie będą miały nic więcej do roboty, więc zanim te rudy jakby zaczną się respić, to one już wszystkie wykopią, nie? Więc z prędkością nie ma najmniejszego problemu. Jedyne, o co musicie zadbać tutaj, to jest jedzenie. Można to jeszcze zautomatyzować w taki sposób, że po prostu zrobicie tu pole i dacie po jednym palu, który będzie na przykład który będzie siał. Dacie jednego pala, który będzie zbierać i nawadniać. I wtedy jest już jedzenie w zasadzie cały czas tutaj. Ale osobiście wolę poświęcić więcej palów, które będą zbierać te wszystkie rudy, bo wtedy będzie trochę mniej czasu na te zbieranie, nie? Jak będzie mniej pali, które mogą to robić. Więc osobiście wolę mieć akurat tak, że sam po prostu i przynoszę im jedzenie. I tak przynoszę, przychodzę tutaj, żeby zebrać rudy, więc od razu im dam jedzenie w te miejsce, nie? Co jeszcze może być takiego akurat w tej bazie, to plus taki, że wanwyrmy, jak widzicie, teraz na przykład nie mają co robić, w momencie, w którym wszystkie inne palsy śpią. Wanwyrmy chyba nie śpią w nocy. No nie. Z tego co zauważyłem, wanwyrmy nie muszą spać. Więc one mogą jeszcze tutaj od razu przepalać wam rzeczy. I możecie postawić po prostu piec i wanwyrmy zabiorą się od razu za przepalanie. Jest ich 5, więc możecie, mimo że mają przepalanie na pierwszym poziomie, to jak postawicie sobie 5 piecyków, to raczej szybko to pójdzie, nie? Ale niech sobie w tym czasie nocnym u mnie odpoczywają, bo ja mam osobiście... Ja wolę ustawić sobie po prostu przepalanie tutaj, w głównej bazie. I tym się u mnie zajmą akurat Jormuntide Ignis i Ragnahawk chyba. Chyba tych mam dwóch do przepalania. Ragnahawk ma przepalanie na poziomie trzecim, a Ignis Jormuntide ma na czwartym. Będę polować jeszcze na drugiego Jormuntide'a Ignisa, żeby to jeszcze szybciej szło i powinno być ok. I też osobiście myślę, że takie ustawienie bazy, jak ja mam teraz, jest w miarę spoko. Bo od rzeczy elektrycznych i drewnianych i przenoszenia mam Grisbolty, od kopania i też przenoszenia i kraftowania różnych rzeczy mam Anubisy, od nawadniania mam dwa Jormuntide'y, które sobie wyklułem w zasadzie wczoraj, od właśnie przepalania mam Jormuntide Ignisa i Ragnahawka. Tutaj jest w zasadzie czwórka ziomków odpowiedzialnych za farmę. Jest to Verdasz oraz Petalia. Oni są spoko, bo mogą zasiać od razu w zasadzie bardzo szybko wszystkie pola, jeśli pracują w czwórkę. Ten ma sianie na dwójce, ten na trójce. Oni też również mają bardzo dobry handiwork i zbieractwo, nie? One też mogą zbierać drewno. Akurat teraz na drewnie się tak nie skupiam i zbieraniu surowców właśnie takich jak drewno i kamień, no bo troszkę się tego tutaj nastakowało i myślę, że nie potrzebuję tego aż tyle. Jeśli chodzi o miejsce tej bazy,
To jest ono naprawdę spoko. Jest to bardzo dużo miejsca i jak możecie zauważyć, wykorzystałem trochę nawet aż za dużo miejsca, bo kilka rzeczy tutaj wystaje. Poza. No, miejsce. Jak wystaje poza, to często nie działają, nie? Czasami właśnie trzeba uważać, że pola na przykład, żeby nie wystawały za dużo. Tak, i jeszcze kąt jest ok, nie? Ale środek pola wcześniej wystawał mi i był taki problem, że środek pola był poza tym kołem i mopki, raczej palsy nasze nawadniały, sadziły wszystko i jakby ściągały, ale już nie nosiły, bo ta część tego pola, ten środek był poza bazą już, więc one nie nosiły tego do skrzynek, więc na to też trzeba uważać na pewno. No i co? Zobaczymy zaraz sobie teraz wynik. Mniej więcej. Postoimy sobie trochę przy bazie i zrobię cięcie i zobaczymy, ile tych ingotów tam będzie pozbieranych po jakiejś, nie wiem, godzince. Myślę, że godzinkę posiedzimy i zobaczymy. Ja opróżnię skrzynkę z węgla i z ingota. I odtąd włączam godzinę czasu i zobaczymy. Dobra, jesteśmy już po godzinie. Dobudowałem sobie tutaj taką kanciapę, żeby mieć gdzie ewentualnie spać, jak widzicie. Można położyć się przez ścianę. I ogólnie nasze wyniki są takie po godzinie. Jest to 563 ora i 396 węgla. Myślę, że jest to ok, jak na godzinkę takiego siedzenia i nic nie robienia. Więc teraz pokażę wam, jak to przenoszę. Jak widać, nie ma problemu z fast travelem. Daję to... A nie tu, o kurde, zapomniałem. Po drugiej stronie. Więc byłoby wygodnie, ale powiedzmy, o tutaj się respię. Używam sobie tego. Klikam R. Wszystko jest już na miejscu. Teraz możemy przerobić sobie ore. Robić refind jakiś? Tak, refind, no. Ale cały? No. No i możemy tego refind zrobić, jak widać, 246 po godzince. A czekaj, zobacz, ile tego ingota. A zwykłego ingota możemy zrobić 397. Więc wyniki jak najbardziej spoko. Ale chyba podzielę to sobie na pół, bo potrzebuję tego, no, trochę tego zwykłego. Zrobię może ze 150 tego. Refined i 246 tego zwykłego. Dobra, okej. Okay. Więc jeśli chodzi o bazę, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do zostawienia subskrypcji. Jeśli odcinek był dla was pomocny, to zostawcie oczywiście łapkę w górkę. I żegnam się z wami. Zapraszam do oglądania również poprzednich odcinków, jeszcze jeśli jeszcze ich nie widzieliście. I to tyle. Dzięki za oglądanie i na razie, cześć. Cześć, cześć.